Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Humankind, o ile się nie mylę, tak się nazywa gierka. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, naszą cywilizacją. Słuchajcie, pomyślałem, że może byśmy tutaj zakończyli, może takie małe streszczenie, co się działo w poprzednim odcinku. Generalnie próbujemy przejąć posterunki, niestety próbowałem też zaatakować Harappę. Niestety zakończyło się to też sowitą klęską, przez co teraz nie mam żołnierzy, jest generalna lipa, no i próbujemy przetrwać. Pomyślałem, że może dobrym pomysłem by było porozmawiać tutaj z Harappą i dogadać się, że może jednak koniec wojny, co wy na to? No i spróbujmy, jest tu pewnie taka opcja. Zaproponuję, aby obie strony zrezygnowały ze swojej żony i zakończyły konflikt. Co ty na to? Soldiers die. Cities burn. Perhaps we should try something smarter. Forget all that? Become friends? No way. You have no bite. And even your bark is unimpressive. No to chyba się jednak, kurwa, nie dogadamy. Niestety jest to na naszą niekorzyść, ponieważ... O, dostałem tutaj, widzę, wpierdziel. A to chyba wpierdziel dostałem, bo uciekłem moimi jednostkami, z tego co kojarzę. No musimy generalnie... Połączyć moje jednostki jak najszybciej w jakąś jedną większą armię i odbić ten posterunek. Taki jest plan generalny. No jeżeli się uda, to będzie wyśmienicie. Mamy też tutaj kolejny posterunek i fajnie by to było zamienić w jakieś większe troszeczkę miasto. Mam nadzieję, że to też się nam uda. Tutaj robimy sobie łuczników, no i dobra. I myślę, że następna tura. Niech wszyscy idą do jednego miejsca, żeby to się udało tutaj. Moja inicjatywa. Opracowany kalendarz, możemy jakieś nowe rzeczy, magazyny robić i tak dalej. Natomiast na razie przede wszystkim to, co ja bym chciał robić, to ja bym chciał robić tutaj ludzi, moje jednostki chciałbym robić, bo są mi bardzo, ale to bardzo potrzebne. Bo dostajemy na dziurę, jesteśmy tutaj plemieniem wojowniczym. Dobra, klikam nexta, mam nadzieję, że wszyscy się tu zbierzemy w jednym pięknym miejscu. No, wydaje mi się, że możemy sobie zrobić jakąś fajną jedną armię. Dobra, next. Chcesz ze mną handlować tylko luksusowymi towarami? Oczywiście, że tak. Czemu by nie? Dobra, klikamy escape'a. Dogadani, możemy sobie coś tam handlować, jeżeli będzie taka okazja, to pewnie to zrobimy. Udało mi się też badania jakieś wykonać, nie wiem do końca jakie, chciałbym zobaczyć tutaj, co zrobiliśmy. Kalendarz. Aha, tak, no, kalendarz i teraz możemy generalnie wykonywać albo umocnienia miejskie, albo demostykacja. I udomowić różne tutaj zwierzęta. I to zrobimy, bo to trwa tylko 3 tury. Czemu by nie? Połączmy nasze jednostki. Pyk. I myślę, że teraz atak na posterunek to jest to, co chcemy zrobić. Plądruj? Nie. Ja bym chciał pyk i przejąć posterunek. 4 tury do przejęcia posterunku. Myślę, że będzie dobrze. Oni tu chyba nie mają za duże obstawy, także wygląda na to, że jest w porządku. Oj, nie, chyba jest atak przyprowadzony. No kurwa, wrogi atak. No niby moja strona ma przewagę, ale czy się uda? Zwycięstwo, udało się na szczęście. Utraciłem jedną jednostkę, ale oni utracili dwie jednostki, tak co gituwa. No i przyjmijmy to, bo to super ważne jest. No i tu niech się robi to, i tu niech się robią łucznice. To jest jakiś dylemat. Melodia na każdą okazję. Ninuwa to tętniąca życiem legendarna metropolia, w której muzycy stanowią część miejscowej kultury od dawna i są ważnym elementem świętych obrządków. Zapewniają podniosłość religijnym rytuałem, radość pałacowym, uroczystościom, jest mega późno w nocach coś. Przynoszą uśmiechy chorym, dają odwagę maszerującym armiom i oferują rozrywkę bogom. Niestety wciąż jest ich za mało, zwłaszcza tych dobrych. Ich renomę doceniono ostatnio w całym imperium. Arystokraci, kapłani i dowódcy w wielu innych narzeka, że ich miasta również zasługują na takich artystów. Jak zaspokoić ich potrzeby? Wykorzystać. Ninuwa pęknie w szwach od ulicznych grajków, mogą wesprzeć handel w innych miejscach, nawet jeśli będą przeszkadzać w nauce.
zbudować. Rozkażemy, aby w każdym mieście zbudowane instytucje uczące sztuk muzycznych będą kształciły nowych wykonawców. Nadprodukcja miasta, plus 10 przemysłu, a tutaj plus 5 funduszy i minus nauka. Chyba wolałbym to zbudować i stracić pieniążek za to, że będziemy produktywniejsi przez jakiś czas. Będziemy szybciej różne rzeczy wykonywać, także to jest spoko. No i udało się tutaj nową technologię okiełznać. I możemy tutaj kolejną zainwestować. Tym razem, no wydaje mi się, że po prostu chyba umocnienia miejskie. Zainwestujemy tutaj w wojowników i w jakieś mury takie podstawowe, które będziemy mogli robić wokół miasta. No tym dalej wraz, tym niestety tutaj miasta coraz cięższe będą do podbicia, także to, że nam się nie udało na samym początku, to straszny wstyd generalnie. Udało mi się przejąć to? Nie. To czemu nie mam tu tur? Proszę przejmować tutaj posterunek jak najszybciej. A i przede wszystkim ci łucznicy do tych łuczników. Przede wszystkim chciałbym... Aha, nie mogę rozwinąć posterunku, bo potrzebuję 500 aż 10 wpływów, żeby nowe miasto założyć. Rozumiem, koniec w takim razie tury bym poprosił. Osmoza technologiczna, jeśli to terytoria należące do jednego z twoich miast znajdują się w strefie wpływu przyjaznej kultury, w pewnym momencie uzyskasz możliwość pozyskania jednej z jej technologii za określoną cenę, to tak zwana osmoza. Wydarzenie osmozy, twoja cywilizacja zyskuje na bliskości do znajomych. Interesujące, wymiany pomiędzy mieszkańcami tego miasta i sąsiadujące z nimi imperium władcy Olmekowie mogą doprowadzić do istotnego przełomu. Żeby to odblokować. 5 tur, albo zapłacić 50 golda. No spoko. Umocnienia miejskie odblokowano. Czemu by nie? Gwiazdkę epoki jakąś nową zdobyliśmy. I teraz tak. Murarstwo, obróbka brązu jest też skoks, bo dostajemy super rzeczy, jak na przykład wieżę obronną, łuczników, fajne rzeczy. A z drugiej strony dzielnica rybacka. Tutaj też jakieś żarcie. Albo pismo i od razu handlowanie rzeczami. To chyba wydaje się fajne. Tylko nie wiem, czy to się opłaca teraz w to inwestować, bo to 29 tych tur jest. Może obróbka brązu. Co by na to? Miedź. Wieża obronna. Może irygacja? Nie, weźmy chyba obróbka brązu. Na razie, jeżeli chodzi o jedzenie, to wydaje mi się, że nie narzekamy w żadnych z miast. To jest w porządku. Next. Tu możemy coś rozbudować. Możemy rozbudować nigdy nie potrafię tego wymówić. Infrastrukturę. To mi da plus 5 żywności, jeżeli mam konia gdzieś w pobliżu. Tutaj chyba nie ma koni, także plus 1 żywności na dzielnice rolnicze. Nie mam dzielnic rolniczych. No to wydaje mi się, że to się na razie teraz nie opłaca. Plus 2 żywności na rolnika. A rolnika, z tego co widzę, to mamy jednego. Także też się chyba za bardzo nie opłaca. Chyba, że to mi zwolni kolejne miejsce tutaj na rolnika. A nie, no mamy dwa miejsca na rolnika, także na razie też tego byśmy nie potrzebowali. Wydaje mi się, że może to, dzielnica rzemieślnicza. Specjalizowane rzemieślnicy pozyskują najcenniejsze materiały. To mogę ich tu chyba dać. To było najbardziej opłacalne. Ja chyba tylko tu mogę. Dostajemy 3 złota i 2 tego, 2 przemysłu. Fajne. I to w dwie turki? Wydaje mi się, kurde, eleganckie. Wydaje mi się gituwa. I chyba odkryliśmy jakąś nową cywilizację. Właściwie to oni odkryli nas. Zawsze jak jest taki lag, to znaczy, że jakaś nowa cywilizacja została blokowana. No nie tym razem. Tym razem gwiazdkę epoki odblokowałem. Potrzebujemy gwiazdek, o kurde, jeszcze 4, także... Także sporo. No musimy tu generalnie budować jakieś dzielnice. No, jakieś następujące liczby jednostek posiadać i wtedy kolejne gwiazdki odblokowujemy. Także to jakby naturalnie mi się te gwiazdki będą bardzo odblokowywać. No i co, chyba next tura, nie? Co tu się... No wy mieliście to kurwa przejmować, no. Ale skamnie. Bo ja dałem nową jednostkę i mi się to za każdym razem anuluje. To coś rozdupcie. Normalnie. Gwiazda epoki odblokowano. Co teraz?
Nowa epoka? Nie, chyba. Chyba jeszcze nie. Jeszcze trochę, ale aczkolwiek blisko. Nie, co się dzieje? Dlaczego mnie rozcieczyliście? Możemy coś od niego kupić. Czarne drewno albo herbatę. Dodaję herbata. Plus 2% żywności. A czarne drewno. Przemysłu na Heban dla plac główny. Centrum administracyjne. A za ile byś to chciał? A, moje relacje, nie możemy handlować. To my się nie lubimy, czy lubimy? Pełen nienawiści. No to nie... Ty, ja... A ty masz so... Ty masz sojusz z czteroma ziomkami? Co kurwa? Why do you come here to waste my time? Propuj, zaproponuj pokój. My people bleed. Tak. My fields burn. And I presume you do know. Pokój jednak. Co ty na to? No. Dobra, ty kurwa stara. Czekaj, ty, to my musimy z kimś sojusz zawrzeć generalnie, bez lipa chyba. Czy samotni wilkowie. Z drugiej strony... Te wszystkie punkty mógłbym wydać na coś innego. Melodia na każdą okazję, na przykład rozwój nowych miast. Założenie we wszystkich miastach i instytucji poświęconych nauczaniu muzyki było doskonałym pomysłem. Artyści tworzą wysmakowane, złożone utwory, a wielu płaci za przywileje ich słuchania. Muzyka to poważnie artystyczne zajęcie, któremu oddają się wykształceni adepci. Narodziła się precyzyjna kultura muzyki klasycznej. Eufonia. Muzyka to święta sztuka, mogą się nią parać wyłącznie osoby, które odebrały właściwą edukację. Istotne wydarzenia potrzebują mojej uwagi. Jakie istotne niby wydarzenia? No ten wykrzyknik bezsensowny. Next, nowa jednostka uczników. Bardzo dobrze, proszę dołączyć do... Nie, proszę nie dołączać do ziomów, bo mi się wszystko zresetuje. Proszę tu stać jednak obok moich ziomów. I wy teraz możecie coś budować. Co wy chcecie zbudować? O, mi się wydaje, że wy chcecie zbudować jazdę asyryjską. I o, tak mi się wydaje. A tu mamy w ogóle zasoby koni. O. No i go. A potem pojeździe, w co inwestujemy? W sumie nie mam zielonego pojęcia. Na razie jazda asyryjska wydaje się spoko. Oni są mocni dość. Dobra, i następna tura. Tutaj co budujemy? Przemysł. Bo jednostki możemy zrobić z drugiej strony, no nie? Tylko nie wiem, czy to tak nie działa, że tym więcej mam populacji, tym szybciej mi ta populacja rośnie. Tak mi się wydaje, że wysyłając wszystkich na wojnę, to nie jest kurwa dobry pomysł generalnie. Że strasznie gospodarka na tym cierpi. Bardzo źle zrobiłem, że w ogóle pojechałem na wojnę. No dobra, musimy gdzieś to zbudować. Problem jest taki, że gdziekolwiek to nie zbuduje, to mi zniszczy praktycznie jedzenie. Tutaj jeszcze nie niszczy jedzenia, a tutaj w ogóle dodaje plus 13 przemysłu. No dobra, to chyba tutaj. Pyk. Zbudujmy to. Trzy potężne tury musimy poczekać. Myślę, że damy radę. Koniec turki. Rozpoczęła się wojna państw trzecich. Mam nadzieję, że to nie jest moja wojna, prawda? Ja nie prowadzę wojny. Nie. Ty z nikim nie prowadzę wojny? Czemu mam pokój ze wszystkimi? Nie, prowadzę wojnę, tak. Myślałem, że tutaj jakiś przypadkowy pokój został podpisany. W ogóle mogę też, mam tutaj opcję przyłączyć ten jakby posterunek do miasta, ale chyba wolę stworzyć osobne miasto, tak mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony, kurwa, sam nie wiem. Może jednak nie wolę. Nie wiem, wolę skipnąć na razie do następnej tury. Coś się wydarzyło bez lag. Zmiana reputacji, nieznany, zyskuje sławę jako kupiec, wyrąbane. Next. I next. O, tom zrobiłem, jednostkę. Kawaleria. W końcu. Mogę jeszcze następną jednostkę? Nie, zabrakło mi ludności. Nikt już nie żyje w tym mieście. Niedobrze.
I czekajcie, jakbym sobie teraz tutaj najechał, to mam tak. Kolejny przyrost ludności 50% plus 18, a w tym mieście 25 plus 7. No to nie wiem, jak to działa. Przyrost ludności za 11 tur, a tutaj za 3 tury. Ty, to może się jednak opłacał zużywać ludzi jak najszybciej. W sumie. Nie wiem. Zbudujemy tutaj, tak, nie mamy ludzi, więc trzeba coś zbudować. Zbudujmy może dzielnicę wytwórczą, bo żarcia mamy sporo. Chociaż nie wiem, czy jak nie zbustuję żarcia, to jeszcze szybciej jakby będzie... Będę mógł ludzi rekrutować. To może zbudujmy dzielnicę tutaj. Żywności. Czyli po prostu najzwyczajniej w świecie farmy. No i... koniec tury. Niech te armie dwie się połączą. Tutaj jest jakiś czerwony trzy kropki. Co się wydarzyło? A, wojna między nami? Mój wynik wojenny i wynik wojenny. Słuchaj. Nie, wszystko jest w porządku, to o co chodzi. Nie wiem, czasem to jest dziwne i tego nie rozumiem po prostu. Dobra, ja tu generalnie bym przejął im tego. Co to jest? Posterunek? Co to jest? Szlak handlowy. A nie mogę tego zrobić, ponieważ działanie nie jest jeszcze gotowe 9 tur? Kurde, nie wiedziałem, że to natura, ale udało się chyba to przejąć. Tak, Zygitowa, kolejny posteruneczek nasz. Spoko. No i możemy połączyć tutaj te dwie armie, przynajmniej się postaramy. I może gdzieś tu niedługo jakiś atak zostanie przeprowadzony na przeciwnika. Oni wydają się dość zamknięci tutaj w tym swoim małym państewku. Nie mają za bardzo drogi ucieczki, także... Po porażce, której ponieśliśmy, tutaj się odbudowujemy chyba powoli. Tutaj coś mamy. Walka o dominację. Stolica to środek faktycznej władzy Imperium, jednak inne miasta oraz ich przebojowi mieszkańcy zyskują coraz większe wpływy. Ich przywódcy i inne ważne osobistości chcą wpływać na sprawy Imperium. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, kto dzierży władzę. No to wiadomo, że my. Autokracja. Plus 25% stabilności, a to daje plus 1 limit miasta. Prawie wybraną zasadę. To jest fajne. Ale pójdziemy zamiast w autorytet w wolność. Zostaniemy tak mniej więcej na centrum, także chyba będzie ok. A to mi da plus 1 limit miast. Więc... Wydaje mi się, że to klikniemy jednak. No i koniec tury. Nowa jednostka. Proszę połączyć to wszystko w jedną wielką, gigantyczną, kurwa, armię. Ta armia ma być gigantyczna, panowie. Gigantyczna. Ma być największa armia, jaką widział cały ten świat. Mam ich rozdupcyć. Wszystkich. Pacht o nieagresji? Kontroferta. Nie, to nie. Nic nie podpisujemy. Chociaż moglibyśmy jakiś sojusz zawrzeć. Ja, moglibyśmy w sumie, no. No nic, wydarzyło się, jak się wydarzało. Pierwszy kalendarz. Opracowanie kalendarza było istotnym momentem w historii naszego Imperium. Mamy już dwa duże miasta, więc w naszym państwie trzeba będzie zharmonizować wiele kwestii rolnych. Pora zatem ujednolicić kalendarz. Kupcy muszą mieć prosty sposób synchronizowania swoich plonów, co ma być punktem odniesienia do wymiarów czasu. Słońce? Czyli zapewnili cię, że taki kalendarz lepiej odzwierciedli wpływ pór roku. Księżyc. Obserwacja dobrze znanych zmian faz księżyca działa na ludzi uspokajająco. Słońce chyba. Kalendarz księżycowy. Wydarzenie osmozy. Możemy kupić nową... Nowe tutaj... Technologię nową. Za 200 golda nie stać nas, albo jeśli odrzucisz tę ofertę, otrzymasz... O, natychmiastowa premia do badań, 25. No niestety muszę odmówić. Czy chcę, czy nie, nie stać mnie. Niestety na to. A i oni są w ogóle niezadowoleni. Nie są pewni twoich intencji i wolą powstrzymać się z opinią. My kumple! Powiedzmy. Każdy kumpel, dopóki nie postawi posterunku, którego będę mógł jąknąć. Wtedy każdy kumpel. W ogóle to zbudujmy sobie tą dzielnicę, tą. Która da mi dodatkowe wpływy. Jak najszybciej. Cyk.
Ineścik. Połączmy te wszystkie armie wielkie. A co, czemu w moim mieście się nic nie robi? Proszę cokolwiek, nie wiem. Obory? Nie, obory spoko. Niby spoko. Moglibyśmy to zrobić, to są trzy turki, zróbmy obory. I połączmy armię. I idźmy na wyprawę kolejną, wojenną. Dobra, koniec tury. Pyk. Do przodu, panowie, do przodu. Możemy to połączyć? A, nie możemy połączyć. Ale będę mógł połączyć chyba tych ziomków. Jeszcze widzę, jest miejsce na jednego kolesia. To też połączmy. Cyk. Dobra, mamy teraz taki dziwny skład. Chociaż nie. Wiecie co? Zróbmy coś takiego jednak. Coś takiego. Niech tutaj będą tylko ci na koniach, bo oni będą szybko podróżować. I zajmijmy... O, już nie mam posterunku do zajęcia. Ale tu jest, jakieś czerwoni są. Trzeba ich stąd wykurzyć jak najszybciej. Teraz będę mógł to zrobić w sumie. Tutaj też coś mogę robić. Brak trwającej budowy. Dzielnica rzemieślnicza? Albo garcarstwo, bo to mi na... A, garcarstwo, tak, bo to mi na wpływy, zapomniałem o tym. Pierwsza rzecz, którą powinienem zrobić. Na koniec tury. No i gazu, panowie, gazu przed siebie. Szukamy tego posterunku. Szałwia. Nie widzę, gdzie tu jest ten posterunek. To jest posterunek ich? Nie, nie, to jest dzielnica rzemieślnicza. Ja chcę posterunek przeciwnika. O, jest! Zająć natychmiastowo. Przecież jeszcze nie mogę. To złupić tutaj tą dzielnicę. Bo nie, zostańcie, bo ile macie? Ile będziecie mogli to zrobić? Za 4 tury to zostańcie. Gdzie jest moja druga armia? Gdzie jest moja druga armia? Gdzie wy jesteście? Tutaj. Chcesz dołączyć do nich. Koniec tury. Niezdecydowani. Ucisk mojego ludu. Twoje imperium martwi się losem mieszkańców terytorium Alterf. Pod niesprawiedliwymi rządami władcy. No tak, właśnie się martwię, co tu się wydarzy z tymi mieszkańcami, tak sobie myślę i dochodzę do wniosku, że jednak pod naszym butem to będzie im się lepiej żyło. No i to dużo chyba. I możemy chyba stworzyć nowe miasto, tak jest. Pochman, robimy to. Rozwiń swój posterunek w następne miasto, cyk. Mamy to i kolejna gwiazdka epoki, możliwe, że będziemy pierwszymi ziomkami, którzy wejdą w nową epokę, także chyba całkiem nieźle nam idzie. No i możemy tu coś zbudować, myślę, że zaczniemy od garncarstwa, od zakładu garncarskiego. No i next. I czekamy tutaj, niech oni tutaj przeczekają. Tutaj też widzę, możemy coś zbudować. Kurde, jest mega dużo rzeczy do budowania, jednostki mogę nowe zbudować. Jednostki, czemu by nie, jedna turka. Wróbka brązu, wykonany, opracowany. Ty, jak my tu światowym imperium się stajemy, dobrze. Ja myślałem, że tu straszny syf będę w tej serii robił. To imperium jest w stanie pokoju? Zazdrośni są ode mnie. Zazdroszczą ci statusu, gdy są obok... Gdy są obok, lepiej mi oczy dookoła głowy. Zazdrośnicy. No i dobrze, nie zazdroszczą, bo widzą, kto tu jest szefem. Jeszcze dwie tury, żeby mi miąknął posterunek. I potem co? Potem może atak na tą harapę, bo my mamy cały czas wojnę. A tutaj w ogóle ich nie podbiłem. A tu co robimy? Magazyn zbożowy możemy zrobić na przykład. Miejsce na rolnika mi to odblokuje. Wieżę obronną możemy zrobić. To co to daje? A że się lepiej bronimy, no. No tak. Racja. Jednostek już nie możemy. Możemy też zrobić kręgi kamienne plus 20 wiary. Szczerze mówiąc nie wiem, co daje religia, więc na razie tutaj może odpuszczę.
Wytwórcza dzielnica bym stworzył, wytwórczą. Sorry, wytwórczą dzielnicę. Gdzieś tutaj machną, może tutaj myślę. Cztery turki, niech będzie. No i nexik, next. Wyprzeczekać, bo jeszcze nie możemy tutaj ekspansji zrobić. Ile jeszcze? Najpierw należy wy... A, już mogę! A nie, dwie tury jeszcze. Czekaj, każda armia ma osobno to? A nie, nie, dobrze. Dwie tury jeszcze, dobra, dobra. No i tu jeszcze musimy coś robić. Obory możemy zrobić. Nie takie głupie, ale... Ale głupie. Najlepiej to by było może skład drewna. Przemysłu na las dostajemy. Plus jeden, więc chyba całkiem spoko to jest. No i naścig. Ludzie jak zwierzęta. Śledząc rozwój twojej cywilizacji, musisz przyznać, że miasta nie tylko są zakładami produkcyjnymi, to miejsca, w których ludzie żyją i tworzą społeczności. Administracja jest teraz podstawą twoich miast i czas najwyższy zdecydować, co jest twoim głównym obowiązkiem wobec obywateli. Co jest moim głównym obowiązkiem? Zadowolenie społeczne. Szczęśliwe życie rodzi dobrobyt. Minus 50 kosztów przemysłu dla dzielnicy rozrywkowo. Okej. Okay. O nie no. Bezpieczeństwo publiczne. Na świecie jest wiele zagrożeń. Nie ma nic ważniejszego do ochrony. Nie ma nic ważniejszego do ochrony obywateli. Oczywiście, że nie ma nic ważnego niż jej ochrona i idziemy w porządek. W autorytet tak zwany. Podjęte wybory podkreślają znaczenie kontroli. Oczywiście, że tak. How free can you be if you don't dare to leave the house at night? Pisie, mam ich wolność. Tutaj ma być nasze miasto i państwo. Jest, będzie najlepsze. Interesujemy wolność ludu. Zniewolę wszystkich, których trzeba. Dobra, jeszcze dwie tury muszę czekać. A i nowe te, nowe badania możemy tutaj zrobić. Wydaje mi się, że rybactwo może, albo murarstwo. Co daje? Zakład kamieniarski. Przemysł na górę, kamieniste pole. No to może murarstwo. Róbmy. Koniec tury. Jeszcze jedna rzecz. Tylko i wyłącznie tutaj jedna tura, żebym mógł zacząć w ogóle przejmować ten... A, czekaj, to nie jest kurwa punkt. To jest transport lądowy, czekaj. To nie jest to. Czy jest? Ty, coś mi tu nie gra, chyba nie jest. Czekaj, to trzeba zbadać dalej. Coś mi tu nie gra. Że to jest tu? Nie, 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 to musi być to. Wy macie wjechać gdzieś tutaj. A, bo tu nie możecie, bo tu stoi armia. Dobra, to jedźcie tutaj. Koniec turki. I teraz jesteśmy w stanie pod sztandarem najechać na... Tak jest. I przejąć posterunek. Cyk. No i piękna sprawa. I nasi tylko będą tutaj odpierać potencjalnie jeszcze jakieś ataki, więc tutaj się uzbroimy i będziemy czekać. Tak jest. Cyk. I cyk. I tutaj możemy coś wybudować po raz kolejny. No to wydaje mi się, że skład drewna. Idziemy cały czas w przemysł. No i gituwa. Tu ile potrzebuje? 1000. Aż punktów, żeby tutaj nowe miasto stworzyć, więc nie wiem, szczerze mówiąc, czy to się opłaca nowe miasto zrobić. Nie wiem, czy ja bym nie chciał zagarnąć tego i przyłączyć do tego miasta, albo do Czechowa. Tak, wydaje mi się, że chciałbym. Otrzymujesz 7 gwiazdek epoki, mogę przejść do na nową kulturę dla nowej epoki. Zróbmy to zatem, wybierz teraz. Okej, okay, epoka klasyczna, wybrane przez niezdane. Brane przez władca, dobra. Rzymianie, rzuć mnie między wilki, powrócę... Co? Rzuć mnie między wilki, powrócę im przewodząc. Elita Legionu, łuk triumfalny, plus 5 wpływów. Pretorianie. Okej, okay, możemy iść w Persowie. Pałac Satrapy. Nieśmiertelni. O kurde, możemy iść w Majów. O, szlachetni oszczepnicy. Z Apokalipto. Ci ziomki. Te ziomki. Goci.
Walcząc o chwałę, nie zapominamy o poległych. Celtowie. O kurde, normalnie na pół na gotach walczą? Grecy. Okej. Aksumici, daje mi fundusz na produkcję z funduszy. Funduszy na polu z produkcją funduszy. Co? I Asyryjczycy, dodatkowy mnożnik premii do zdobywanej sławy. Może być... Być może obecna kultura bardzo przypadła ci do gustu. Zmiana epoki bez zmiany kultury nazywa się transcendencją. Utrzymasz obecnie powiązanie oraz unikalną dzielnicę, a w celu podkreślenia prestiżu osiągnięcia nowej epoki na światowej scenie otrzymasz znacznie wzmocnienie każdej zdobytej od tego momentu premii do sławy. Nie no, ja bym tutaj zmienił na którąś z tych tutaj ziomków. Wydaje mi się, że może Rzymianie, co? Rzymianie brzmi dobrze. Dajemy Rzymianami, kurwa, ja zostaję cesarzem. As urban centers grow, both ideas and sewage are generated at a record pace. Arts and sciences flourish as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods. Empires struggle to control these intangibles, however. Some might trouble their stability. Though the Romans did indeed appreciate intangibles, I might be tempted to say that their most famous creation was their legions, which were very tangible indeed. Śnieg w ogóle pada. Najwyższy władca wypowiada nastroje wojenne władcy. Najwyższy władca wnoszą stop w porównaniu do moich 55. Prowadzisz wojnę z władcą? Dlaczego prowadzę z nim wojnę? Co ty gadasz, ty? Czemu on mi wojnę wypowiedział? Kurwa. A Harappa? Może chcecie panowie sojusz, co wy na to? Słuchaj. Może sojusz. My people bleed. My fields burn. Ty, czemu moje nastroje są takie tragiczne? Bo ja jej wypowiedziałem wojnę. Zaraz umrzemy. Kurwa, przegramy tą wojnę. Ale będziemy w dupie, jak to przegramy. Kurwa. Szkoda, że ja to tak zepsułem. Pierdolę ten skład drewna. Tu trzeba szybko mi jednostki jakieś robić. Natychmiastowo. Pyk, zasiano to kupuję, nie? Bierę te jednostki i od razu, kurwa, robię atak, nie? Ale to już i tak jest szkoda, że się teraz zorientowałem, no. No dupa już. Trudno się mówi, no. Dostałem na dziurę. I przegram to zapewne. Tym już, kurwa, nie zdążę. Tu byśmy mogli się zamienić i ci by mogli pójść sobie na bok. A ta jednostka by mogła tutaj to zrobić. Coś takiego, o. Bo nie, jeszcze zróbmy coś takiego w ogóle. O, to se połączmy, a tych wyślijmy tutaj. No i ci by musieli zadupcać tutaj, na wojnę. No niech będzie. I tutaj, co mi się stało? Niezdecydowani. Pokój, okej. Okay. A tutaj? Pokój, zazdrośni. Niedobrze, kurczę. Blaszka. Tu musimy coś tworzyć. Co tu będziemy tworzyć? Odnowienie centrum administracyjnego. Nie wiem, co to daje. Jednostek zrobić nie mogę. No to mogę kopalnię miedzi zrobić. No to zróbmy, czemu by nie. No i moje jednostki jak najszybciej atak przeprowadzać, panowie. Koniec tury. Żołnierska dola, nowa zasada, żołd. Trwająca wojna drenuje imperium. Bitwy toczone przez twoje liczne armie wiążą się z wysokimi kosztami kapitału, zasobów i naturalnie krwi. Musimy zająć się kwestią opłacania tych przedsięwzięć. Pokaż. Utrzymywanie się z łupów. Zarabiając na siebie, żołnierze zachowują czujność. Plus 50 funduszy z plądrowania. Plus 4 premie do zdolności podczas plądrowania. Bo możemy płacić im ciągle. Czyli solidny żołd to postawa porządnego i poważnego wojska. Plus 20 stabilności. No nie, to ja bym generalnie zarządził, żeby oni się utrzymywali z łupów. Natomiast kosztuje mnie to tak gigantyczną i chorą ilość wpływów, że nawet
Nie zamierzam tego klikać aktualnie. Każdy z tych wyjątkowych pomników może stać się dowodem potęgi. Jaki mogę, co mogę? Zbuduj swój cud kultury, mogę zbudować? O kurde, wielka piramida już została zajęta, widzę. Czyli możemy muzoleum w Halikarnasie. To mi da stabilność i naukę. Posąg Zeusa. Funduszy na sojusz. Nie, raczej. Latarnia morska. Stabilność. Zdolność bojowa. Nie. Kolos rodyjski. Milicja nie będzie stopniowo tracona w trakcie oblężeń. To chyba brzmi spoko generalnie. A z drugiej strony 20 stabilności i nauki. Chyba to weźmiemy. To zróbmy, tak mi się wydaje. Zajmij. Zarezerwuj budowę cudu. A tu co jest przeprowadzane? Kurwa, bitwa! I ocie dupca. To oni mi miasto najechali? Chyba tak. I ocie kryńce. Wsparcie jakieś? Ty! Natychmiastowe rozwiązanie. Porażka. Opracowano murarstwo. Dobra, wyznaczenie. Niech to będzie irygacja. Zdobyto nastroje poś... A, czekaj, kto? Kto? Ty, zajęli mi miasto, chuje! Ty, ale... Nie no, nie wierzę. Wjeżdżam tam, kurwa. Ty, dobra, ja to przegrałem. Przecież oni mnie rozpotałem w pół. Dajcie mi jakieś nowe jednostki lepsze. Włócznicy do kitu są. Wojownicy do kitu. Tylko tych mam. Jazdę. Ty, nie jest dobrze. Nie mam też siana, żeby tutaj. No nie, nie, nie jest dobrze. I tutaj też niestety zaraz. Teraz się będę musiał poddać. I przegramy to. I zajmą mi kolejne dzielnice czy coś. Kurwa. Panowie, wy się otrząśnijcie, tak dobrze szło. Po co ja te wojny wypowiadam? Po co ja te wojny? Mogę sobie spokojnie kraj rozwijać. Stwierdziłem, że wojny to jest dobre rozwiązanie. Nie jest, widzowie. Dobra, niech tu jedna jednostka zostaje, która będzie to przyjmować, nie? A reszta wydupca z powrotem odbić nasze kochane miasto. Koniec tury, jak najszybciej mi to miasto odbijać. Albo im zaatakujemy miasto? Ty. Może... Nie, im miasto, im miasto. Zajmijmy im miasto, czemu nie? Zaatakuj. Utrzymaj, utrzymaj, poczekaj. Jeszcze tym bym zaatakował. Przygotuj atak. Zajmij flagę. Natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo. Dobra, udało się przejąć im miasto, tak? No na to wygląda. Znaczy, bardziej chyba posterunek niż jej miasto. Zburzenie. To miasto jest w stanie zburzenia. Można budować tylko elementy budowy, które poprawiają stabilność. Okej. Okay. A jak to zrobić? No nie wiem, na razie. Okupowany przez władcę. Na razie to ja bym przede wszystkim odzyskał zdrowie. I moje poprzednie miasto też bym odzyskał. Jak najszybciej. Wyślę ich tutaj na razie, może bliżej tamtego mojego miasta. Jakiś lag, coś się zadziało. Splot utkany krwią i żelazem, aby uczcić wzrost twojej rangi na światowej arenie, wielki artysta towarzyszył tobie oraz twojej świcie w podróżach po imperium i poza jego granicami. Po wielu miesiącach warsztat artysty ukończył swoje arcydzieło. Wspaniałą tapiserię rozciągającą się na całą długość pałacu. Przedstawia wspaniałe zwycięstwa, imponujące miasta i uwielbienie ludu wobec władcy. Jak najlepiej wykorzystać to dzieło sztuki, wywiesić? Zostanie wywieszone na ścianie pałacu, aby inspirowało mieszkańców. Patriotyczne cele. Minus 20 kosztu przemysłu.
Jednostka lądowa, powietrzna, morska. Fajne. Zdolność bojowa. A tutaj dostajemy plus 15 funduszy. Wydaje mi się, że wywiesić. Żeby mógł więcej jednostek szybko robić. Poczman. Wydaje mi się, to niezły plan. Ty, w sumie to ja chyba nie muszę regenerować moich jednostek. Wydaje mi się, że to wygramy i to z palcem. Jo, wydaje mi się, że tu jest szybka wyprawa będzie po tych kurwa żółtych. Teraz jak już, no teraz jak już sfarmiłem tyle jednostek, to wydaje mi się, że wyprawa będzie szybka. Ale może zregenerujmy tych naszych ziomków. A to raczej powinniśmy ich rozdupcyć. O, żółci. To jakieś bobki chyba, ty. Możemy ich rozdupcyć. Przynajmniej spróbować. Bitwa. No i tu bym zaatakował. Nie możesz tego zrobić, gdy cel jest niewidoczny? Muszę bliżej podejść, tak? Okej. Mogę atak? Mogę już chyba atak przeprowadzić. Oblężenie. A co czekał, że menu uwolnił miasto? A uwolniłem miasto! A nie rozumiem. To wystarczyło wejść i odbić. Czyli oni też mogą tutaj wejść i odbić bardzo szybko to. To niedobrze, to co ja mam zrobić, żeby to jakby... Żeby to, nie wiem, odbudować. Czy to się tak nie da, nie mogę teraz za bardzo odbudowywać takich rzeczy. Ciężko mi kurwa powiedzieć, co mogę, a czego nie mogę za bardzo. Chyba stabilność musi wzrosnąć na jakiś wysoki poziom, albo muszę wygrać wojnę po prostu. No na razie nam idzie całkiem nieźle, kawaleria robi robotę, trzeba przyznać. Nie możemy tu coś w ogóle budować. Budowywać. Magazyn zbożowy. Obory. Róbmy te obory. Tutaj są łucznicy. O, udało się przyjąć posterunek, dobra. Ty, jest dobrze, widzowie. Jest całkiem kurde solidnie, całkiem fajnie jest. Może mamy szansę. Mogę w ogóle chyba wpiąć te... To jakby terytorium do mojego miasta, czy nie? A, chyba nie mogę jednak. Chyba jak sam założę tylko posterunek, to jestem w stanie go zagarnąć do swojego imperium. Dobra, to koniec tury. Teraz tak, przede wszystkim atak tutaj musi zostać. O kurwa, uciekają. Dobra, zwycięstwo. Mamy, mamy. Ale gonimy ich dalej, kurczę. Pewnie, że goni ich dalej. Gonimy, gonimy, dusimy oponentów. Natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo. Pyk. No i niech oni sobie teraz odpoczną chwilę. O kurde. Ty, podoba mi się to, bo zwyciężam i nie zostaję na dziurę. A byliśmy tak blisko przegranej, co jest? No właśnie, moje nastroje wojenne zero, ty, trzeba to jak najszybciej zmienić, kurwa. Ty, jaka tu armia jest, ej! Kurde, konni zwiadowcy. Ty, dobra, czyli tutaj jakiś większy pojedynek musi nastąpić zaraz. No niech odpoczywają? Nie, oni w ogóle sam nie są tego. Męczeni. No to 4 versus 5 będzie pojedynek, gonimy ich. A tych wysyłamy tutaj, niech plądrują, czy cokolwiek robią. A ci niech odpoczywają, a tutaj w mieście niech się robi kolejna jednostka. Tak jest, a tutaj niech się robi skład drewno, potwierdzam. A tutaj obory się robią, więc git. A technologia też się robi, więc też git. No i nextik. Kurde, mamy mega dużo wojska. O kurwa, jeszcze tutaj mam tych. Łe, mamy tyle wojska. Zadowoleni. Powinniśmy to wygrać, fest. Zmiana reputacji, odblokowana irogacja. Traktaty. Pakt o nieagresji? Albo dobra, zgódźmy się. Czemu by nie? Dobra, i tu jest jakaś... Łe, kurwa, co tu się dzieje? Bitwa jest. Atakują mnie znowu. Bitwa, wycofaj się. Poczekaj, ja nie mogę dostać posiłków? Ty.
Czemu nie mogę dostać posiłków? Przecież obok są posiłki, no. Dobra, natychmiastowe rozwiązanie, no wiadomo, że przegrałem. To w sumie mogłem się poddać. O debil. I uciekać po prostu. Dobra, ale teraz my ich dojedziemy, tak? Damy radę? Nie. No trudno. A i w ogóle niech te dwie armie się połączą. Jedną, ale najpierw jeszcze tutaj doślijmy tych ziomków. Niech oni się połączą w ogóle tak fest. Ci niech odpoczywają, ci niech w sumie dołączą też razem, chodzą. No i nextik. No i tu co możemy zrobić? Dzielnicę jakąś możemy zrobić. Łuk triumfalny też możemy zrobić, tam i wpływy, spoko, możemy biznes sobie łuk triumfalny, czemu by nie. To na jakiejś dzielnicy, która, w sensie na jakimś miejscu, która nie wymaga zniszczenia pól by było fajnie, czyli na przykład tutaj. O. Elegancko, niech będzie. I next, możemy zrobić nową tutaj technologię, niech będzie rybactwo. I możemy odbić moje miasto, jak najszybciej to wykonać. Koniec tury. Wy panowie do przodu. Tutaj złupić. Nie wiem co to jest, ale macie to złupić. Następujące imperium będę miał wobec ciebie roszczenia. Przecież my z nim wojnę prowadzimy, tak? To ma znaczenie. No i tu bym chciał odbić moje miasto, kurwa. Oni mnie obchodzą, prawo, lewo. A tu jest jeszcze armia. Ja myślałem, że tamta armia to ta armia. Zwycięstwo, udało się wygrać na szczęście. Kurwa ty, to nie jest takie łatwe, nie? Nie jest tak łatwo. Jednak na dwie wojny prowadzić. Dwie wojny na raz prowadzić. No i tych tutaj wyślijmy. Wsparcie. No i tutaj łupcie sobie. Dobra, koniec tury. Proszę, a bo czemu ja tu tak naokoło lecę? Przygotuj atak. Zaatakuj miasto. Atak na miasto jest niemożliwy, ponieważ twoja armia nie ma jednostek zdolnych przełamać fortyfikację. Czyli muszę mieć ludziów normalnych? No co ty gadasz? Łucznicy są w stanie przełamać fortyfikację? Nie możesz zrobić tego, ponieważ jest zablokowane. Musisz wynaleźć technologię działania wojenne. Co? Kurwa, nie rozumiem. Za bardzo niestety na razie aktualnie. No ale myślę, że tutaj jest 47 minut odcinka, więc robimy, zrozumiemy o co chodzi za bardzo z tymi jednostkami, które są mi potrzebne w następnym odcinku. Ja może sobie teraz w ogóle o tym poczytam. Wydaje mi się, że są mi potrzebni nie łucznicy, tylko tak zwykli wojownicy, którzy tam biegną do tego miasta. Ale wydaje mi się, że tak generalnie mi chyba dobrze idzie całkiem. Całkiem fajna ta rozgrywka. Wydaje mi się, że w końcu ewentualnie zmiażdżymy parę. Przyłączymy ją do siebie i potem żółtych też zmiażdżymy. No i zostaniemy potężnym imperium i zdominujemy genetycznie świat. Boszman, taki jest plan. Aha, czy nam się uda? Zobaczymy jutro. Widzimy się jutro, jak zawsze. Cześć.